Hej, hej, jak się macie? Dzisiaj będzie materiał łączony, zarówno recenzja, jak i prezentacja własnej konstrukcji. Na początek to pierwsze. Popatrzyłem ostatnio po moich pudłach z klockami, znalazłem znajome elementy i nagle mnie tchnęło i spontanicznie odbudowałem jeden z moich zestawów z dzieciństwa, do którego mam nielichy sentyment, bo dostałem go w prezencie od kolegi. Uznałem też, że przyda mu się odświeżenie, ale o tym za chwilę. Póki co przyjrzymy się temu sympatycznemu koledze z 1999 roku. LEGO Star Wars 7111 Droid Fighter. Ten chodzący droid przekształca się w gwiezdnego myśliwca ścigacza. Cytat z polskiego katalogu LEGO z tamtych lat. Pierwsze roczniki LEGO Star Wars, pierwszy rzut z okresu, no wtedy jeszcze po prostu epizodu pierwszego, bo era prequelowa dopiero zaczynała raczkować, a wśród nich ten oto modelik, wówczas nazwany po prostu Droid Fighter, droidem myśliwcem. Później oczywiście posługiwano się już nazwą Vulture Droid, Droid Semp, albowiem po dołączeniu Federacji Handlowej do ruchu separatystów, takie przyjemniaczki stały się jednymi z wielu bezzałogowych statków w służbie Konfederacji Niezależnych Systemów. Zatem sama nazwa Droid Fighter byłaby mocno nieprecyzyjna. Sempy to duże droidy posiadające tryb czworonożnej machiny kroczącej oraz lekkiego myśliwca gwiezdnego. Prezentowany dziś oldschoolowy secik to pierwsze podejście LEGO do tej ciekawej jednostki. Później pojawiły się jeszcze cztery pełnowymiarowe wersje Vulture Droida, bardziej obłe, wierniejsze modelom z filmów i animacji, ale ja mam przede wszystkim sentyment do tego pierwszego. Dużo się nim kiedyś bawiłem, no i był to jeden z niewielu zestawów LEGO Star Wars, jakie miałem za dzieciaka. Jest naprawdę mega prościutki. Konstrukcja z klasycznych cegiełek, skosów, płytek, nie ma tu praktycznie nic wymyślnego. No może poza tymi długimi, skośnymi panelami tworzącymi skrzydła. W tym seciku pojawiły się po raz pierwszy i są produkowane do dzisiaj, aczkolwiek na przestrzeni 25 lat pojawiły się tylko w 19 zestawach. Droida wygodnie się trzyma, lata nim, robi piu-piu. Mamy tutaj sporo ostudowanej powierzchni, no dzisiaj taki latacz byłby znacznie gładszy. Z takich wyszczególniających się detali mamy głowę w formie skośnego klocka z nadrukiem wąskich oczu, symboliczne dość przedstawienie względem modelu filmowego, no ale w tamtych czasach projektanci pracowali z tym, co było. Na kolejne nowe, bardziej obłe klocki trzeba było zaczekać jeszcze parę lat. Bardzo mi się też podobają nadruki z mechanizmami umieszczone na kafelkach między skrzydłami. Fajne takie, szczegółowe, z jakimiś jakby obwodami, kabelkami, po prostu świetne nadruki. No i nawet zaznaczono symbolicznie napęd, po prostu takimi przezroczystymi klucuszkami. Nawet tak stary model miał już zaimplementowaną funkcję transformacji. Vulture droidy, jak wspomniałem, przechodziły z konfiguracji latającej do kroczącej. I już ten pierwszy, najprostszy model miał tę funkcję. Panele przekształcające się w odnóża są zamocowane tutaj na stawach klikających. Wystarczy je opuścić, by uzyskać z grubsza coś podobnego do widoku z filmu, acz nie idealnie odtworzonego. Żeby dopełnić transformację, trzeba dokonać parsformingu, mianowicie odczepić łebek i przypiąć go z przodu. I tak powstaje taka krocząca kaczusia. No jak mówię, nie jest to idealne oddanie, ale w 1999 dawało radę. Fajnie się tym droidem bawiło, a jakby jeszcze dołączyć do niego pierwszego Nabu Fightera, to już byłaby od razu kosmiczna bitwa. Szkoda tylko, że do zestawu nie dołączono żadnej minifigurki. Za dzieciaka bardzo mnie to dziwiło, bo byłem przyzwyczajony, że każdy set ma chociaż jednego ludzika. Niby takowych tutaj nie trzeba, ale tak ze dwa battle droidy dla towarzystwa by nie zaszkodziły. Okej, old school old schoolem, ale co z nowszymi interpretacjami Vulture Droida? Kilka ich było, ale ja postanowiłem zmajstrować sobie własnego. No i tak przysiadłem i udało mi się. Mój nowy mocek. Oczywiście za Sempa zabrało się po drodze całkiem sporo budowniczych, na uwagę zasługuje na przykład piękny model prezentowany na kanale BrickVault, ale ja nie byłbym sobą, gdybym nie chciał spróbować czegoś własnego. Moim zamierzeniem było zbudowanie Sempa, który będzie kompaktowy i bawialny. Chyba mi się udało. Mocek jest bardzo zbliżony gabarytami do modelu z 99, ale jest dużo lżejszy, w zasadzie prawie w całości opiera się na płytkach i kaflach. Kolorki mają się oczywiście kojarzyć z wersją już pod barwami separatystów. Wykorzystałem tutaj główkę z wersji Microfighter, która niby jest mniejsza, ale odpowiednio przedłużona z tyłu, wygląda moim zdaniem proporcjonalnie. Chciałem też symbolicznie oddać insygnia separatystów na skrzydłach. Mają one formę dzielonego na części białego sześciokąta, no ciężko byłoby to oddać bez naklejek, więc robiłem po prostu takie granatowo-białe akcenty, żeby było skojarzenie. Wygładziłem co nieco front, starając się mimo wszystko o lekkie zróżnicowanie faktury, a z detali machnąłem podwójne działka oraz rakiety, w które te droidy również były wyposażane, co widzieliśmy podczas bitwy otwierającej zemstę Sithów. Transformację zaś zmajstrowałem na dzisiejszą modłę, nie wymaga partsformingu. Głowa składa się z tyłu, wystarczy wyciągnąć szyję, pochylić całość i wygiąć odnóża mniej więcej tak, jak to wyglądało w filmach i animacjach. Całość opiera się po prostu na stawach kulkowych. No i siup, tak to wygląda. Chyba okej. Semp utrzymuje się bez problemu w pionie, odpowiednio to pozując można zrobić nawet jakąś symulację chodu. W sumie nie pamiętam, czy któryś z oficjalnych, późniejszych modeli miał takie rozłączane odnóża. No i takie jeszcze porównanie. Zestaw sprzed 25 lat i współczesna interpretacja fanowska. Trochę te możliwości w LEGO poszły do przodu. No nic. Dzięki za oglądanie, przyjemnie było mi podzielić się z wami fragmentem mojej nostalgii oraz twórczości. Zdjęcia mocka trafią oczywiście na Insta, gdzie możecie się im przyjrzeć na spokojnie, bez pauzowania. No i cóż, trzymajcie się tam. Niech moc będzie z wami.